Ej, nie mogę przestać nim driftować, to jest piękne! Za pierwszym razem! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Testujemy dzisiaj F-150 SVT Lightning z trzeciego roku. I powiedzcie mi, ci co wiedzą, to są chyba legendami na tym kanale, ja nie wiem, ale ci co wiedzą, niech napiszą, z którego Szybkich i Wściekłych jest ten samochód, z której części. Jak ktoś wie, koniecznie napiszcie. Jak już wiecie pewnie z miniaturki i tytułu, tym samochodem jeździł Paul Walker, także macie małą podpowiedź. Słuchajcie, 610 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Przecież to jest potwór, 380 koni mechanicznych, tylko 5,4 litra silnik. No i 2 tony, ponad. Zobaczymy, co uda nam się zrobić z tym gnojem. Ej, wygląda masywnie, to chyba musicie mu oddać, no nie? Ale fajna ciężarówka, z boku wydechy, z tyłu mamy odłączany hak, mega fajnie, pick-up, zobaczcie, wygląda na mały samochód tak naprawdę, no nie? I, ale w środku, po środku, musimy wejść sobie do środka zaraz, bierzemy sobie jakikolwiek kolor. Ziombel, pa, jaki orzech wielki tutaj jest. Połowa tego orzecha to chyba jest w kokpicie tego samochodu. Dobra, wchodzimy do środka, bo tu jest fajna rzecz, która mi się podoba w tych takich starszych samochodach, o ile to jest to, o czym myślę. Czy tu mamy siedzenie po środku? Albo coś takiego? Czekaj, muszę wyjść na zewnątrz i jakoś tak spojrzeć lepiej. Ale tu chyba można po środku sobie jakoś usiąść. To nie jest siedzisko, czy na upartego by tu usiadł, kurde. Nie, może fajnie by było, jakby można było fotelik dla dziecka tu zamontować. Kurde, spoko opcja. Chcielibyście coś takiego ekstra? Z dwóch stron mamy wydechy? Nie, z jednej strony mamy wydech z boku. Tu mamy taką stopkę, żeby sobie coś z paki wyciągać. Z drugiej strony też coś takiego mamy, ale trzeba uważać, żeby się nie oparzyć od te gorące wydechy. Nice. No i co, moi drodzy, myślicie teraz? Co w waszych głowach, jaka myśl się pojawia? Przejdziemy sobie nim kawałek i potem co? No potem dokładnie to, co myślicie, czyli na drift gnoja, kurde. Silnik z przodu, napęd na tył, czego więcej chcieć, no. Ręczny działa? Działa ręczny, no to kurczę, będziemy driftować tym samochodem. Dupa lekka, przód ciężki, nic tylko brać i driftować. Dobra, ale posłuchajmy go. Nie no, zgadzacie się chyba, że tu powinniśmy zostawić silnik standardowy. Słychać tutaj kompresor. Nawet z tyłu słychać ten kompresor, to się zresztą rzadko zdarza. Mega, kurde, ja bym tu zostawił ten standardowy silnik. Prowadzi się teraz tragicznie. Ponoć dopiero w tych ostatnich latach 2000, od chyba 15 w górę, te amerykańskie samochody faktycznie zaczęły się prowadzić fantastycznie, a te starsze to była katastrofa. No nic, ale wbijam do mojej chaty, zaczynamy tuning, zobaczymy, co możemy zrobić z tym samochodem. Ciekawe, czy na tą bakę będzie można coś zainstalować, na przykład ją zakryć albo coś takiego? Nie mam pojęcia. Okej, tu możemy wielki spoiler dać. Tak, możemy pakę zakryć. Wolicie odkrytą pakę czy zakrytą? Ja zakrywam na razie. Co to dodaje? Side? Coś tam? Czekaj, z drugiej strony może. Aha, chlapacze, tego nawet nie widać prawie. Daj spokój, maska. Okej, może być maska. Ty, ja naprawdę, ten samochód będzie genialny do driftu, tylko tyle wam powiem. Mam nadzieję, że będzie można zawieszenie driftowe do niego wrzucić. Jak siadł! Widzieliście to? Czekaj, jeszcze raz. Tutaj mamy zawieszenie rajdowe. Jeszcze raz. O Boże. Joki niski skubaniec. Wielka felga jakaś tutaj musi być. Jakaś może niekoniecznie wielka, ale taka driftowa. Jezu, jak on siedzi. To jest jeden z niższych samochodów chyba w grze. Masakra. Właśnie tutaj jest miska olejowa, czy co to jest? Albo skrzynia biegów, nie wiem. I ty, to jest chyba skrzynia biegów. To prawie o asfalt zahacza. Nice, dobra.
Robimy go, to będzie super maszyna. Klatka bezpieczeństwa wygląda tak, czyli tylko kabina, z tyłu nam się nic nie dodaje, w porządku, dajemy sobie lepsze hamulce, tu już sobie byliśmy, no i ja go robię na koksa, tutaj mamy jeszcze, zobaczcie na to. Ja myślę, że ten standardowy silnik ma wiele do zaoferowania. Nie będę tutaj wrzucał turbosprężarek. Mamy kompresor fabrycznie, czego więcej chcieć. Myślę, że tu mocy będzie kupa, dlatego... Wiecie co, ja zainstaluję tutaj te opony do drifta. Pyk, mamy opony do drifta. Zobaczymy jak to będzie szło. Z przodu trochę szersze. Patrz, tutaj jeszcze dystanse wchodzą. Ziombel, grubo. My w ogóle felg nie wymieniliśmy, musimy te felgi ogarnąć. Pyk. I cal, ej, ale fajnie, tutaj maksymalny cal to nie jest jakieś takie felgi, które zachodzą na lusterka, tylko są takie stanowane, ładne, podobają mi się. Kolor sobie ich zmienimy, obecnie są chromowane. Chyba wyglądają w porządku, nie? Może być. Dobra, idziemy dalej. Od jakiegoś czasu w grze pojawiła się czterobiegowa skrzynia do driftu. Ale wiecie co, do tego samochodu nie można jej wrzucić. Nie ma jej. Nie ma jej dostępnej do tego auta. Szkoda. Mimo, że zawieszenie driftowe jest. O co tu chodzi? Dobra, i wydech. Czekaj, wydech to raczej z tej strony, nie? Powinniśmy osłuchiwać. Okej, tu mamy dwa dźwięki. Oczywiście... Zwiększamy odcinę. Nice, dobra, wydech tu już to mamy. Mocy mamy 726 koni. Nie wiem, czy nam wystarczy tyle do uciągnięcia tych opon driftowych. One są dość przyczepne, wiecie. 756. Standardowy silnik zależy mi bardzo na tym, żeby zostawić. Strasznie lubię zostawiać standardowe silniki w samochodach, które tuninguję. 1615 kg wagi. Myślę, że będzie w porządku, zobaczymy. Jak nie uciągnie tych opon driftowych, to zmienimy sobie na jakieś inne, na przykład na jakieś wyścigowe czy coś. O, jakie ziomek malowanie klasy ogarnąłem do tej fury. Czemu nie mogę drzwi otworzyć teraz? Nie wiem. Ty, to się dalej otwiera w środku, fioletowy? Nie, ej, fajnie to wygląda, biała felga pasuje, myślałem, że dam jakąś czarną. Ej, cały czarny przód, ten grill taki ekstra. Tu jakieś chromowane naklejki, lightung, wow, a to chyba jest fabryczna. Nieźle to wygląda, damn boy. Dobra, furę mamy gotowe. Gotową jeszcze tylko dostosowanie tuningu. No i zobaczcie sobie na tą furę, moi drodzy. Czy to nie wygląda kozacko? Patrz, jak ona się ładnie toczy, czekaj, że... Zobacz na to. Ale siedzi fajnie. Teraz pytanie za 1000 punktów. Czy te 750 koni mechanicznych wystarczy nam do opon driftowych, które są dość przyczepne w tej grze? Przetestujmy to. Wydaje, że te biegi są za długie trochę, możemy, za krótkie są, możemy je trochę wydłużyć, kurczę, oczywiście, że tak. Nie ma tu czterobiegowej skrzyni, o co chodzi? Strasznie mnie to boli. Pa, pa, pa. Woo! Ale całkiem, znaczy nie pociągnął tego zakrętu do końca, szkoda, on jest trochę długi. A tak mi się wydaje, że za bardzo tu trakcję łapie ten samochód. Tak to wygląda, no nie? Mimo, że z tyłu opon nie poszerzałem, no czekaj, spróbujmy. I tutaj. Fajnie, fajna taka ciężarówka, nie ona... Ej, to jest naprawdę niewielki samochód. Zobacz, jak fajnie lata.
ale wydaje mi się, że trochę te opony za ciężkie dla niego są. Z drugiej strony dużo kontroli jest nad nim, więc jest tak ciężko zdecydować. Niektóre zakręty mam wrażenie, że ciężko będzie mu wziąć, ale spróbujmy. Tutaj mam taką fajną nawroteczkę. Zaraz pójdziemy sobie jeszcze na miasto zobaczyć. Kurde, ej, tutaj się trochę za bardzo wyprostował. 700 koni to powinno być w porządku. Ja myślę, że założymy sobie tu zaraz opony wyścigowe. One są trochę mniej przyczepne. To takie z pierwszego poziomu, one są trochę mniej przyczepne jak te opony driftowe, uwierzycie w to? Naprawdę. Te opony driftowe są dobre do samochodów, które mają powyżej 1000 koni mechanicznych w Fordzie Horizon 5. Tak, do 1000 koni mechanicznych to może być ciężko, naprawdę, ja nie żartuję. W Assetto Corsie, jak masz 1000 koni mechanicznych, to samochód ukręca dosłownie wszystko. Ja mam wrażenie, że mógłbyś do tego samochodu podłączyć 3 rosyjskie czołgi i on by je uciągnął bez problemu. Niestety, no... takie mam wrażenie, że niezbyt. Samochód już lata sobie bokiem, oczywiście, bo ta dupa jest lekka i samochód generalnie trochę się odciążył, bo mamy 1600 kg wagi. Come on, to nie jest dużo, jak na taką furę z takim silnikiem. Ale to jeszcze nie to, on powinien tak ładnie po zewnętrznych sobie latać. Ja myślę, że jakieś tutaj opony z mniejszą przyczepnością byśmy sobie załadowali. Lecimy. Zobaczcie, załadujemy sobie Street Tire. To macie aż 0,14 na minusie przyczepności i one powinny być już w porządku. Tak mi się wydaje, do driftu w tym samochodzie. Ładujemy to i próbujemy dziada teraz. Niestety nie mogę kopać ze sprzęgła, ale jak zaciągam ręczny, to jakby od razu zaciąga się sprzęgło w tym samochodzie w Fordzie Horizon. Tak tutaj jest. Sprzęgło mi nie działa, serio, w tej grze. Nie chce działać. Jak gram na konsoli sprzęgło nie działa, a jak gram na PC-cie, to się gra dalej wiesza. Słuchajcie, ja nie wiem ile, przecież chyba 7 miesięcy po premierze, nie? Dalej tego nie naprawili z moją kierownicą. Ale nieważne tam. Patrz. Ale to jest piękne, on jest... Ja mam wrażenie, że on prawie gaśnie, takie niskie obroty ma, nie? A chłop normalnie zbiera te opony jak szalony, zobacz. Ua! Trochę przesterowałem, trochę przester tu szedł. Ale niskie, pamiętacie tuning Vipera? Tam było podobnie, też samochód od takich niskich obrotów już zaczynał palić kapora i właściwie mieliśmy wrażenie, że samochód ma za niskie obroty do tego driftu, ale właśnie my palimy kapcia tutaj w tym podczas driftu, my palimy kapcia tak naprawdę momentem obrotowym, a nie do końca koniami mechanicznymi. Głupio to brzmi, ale mówiąc w bardzo dużym skrócie, tak to wygląda. Patrz. Jak to lata. Teraz jest pięknie, chociaż ma się naprawdę wrażenie, jakby samochód zaraz miał zatrzymać się, jakby miał zaraz zgasnąć od tych niskich obrotów. Ładnie tutaj na trójeczce popiernicza, bardzo płynnie, bardzo gładko. Masz wrażenie, że nic się nie stanie. Mamy tutaj kompresor, więc bye bye turbo lag. Nie strzeli nam z dupska w nieoczekiwanym momencie. Jest naprawdę przyjemnie pod tym względem. Zbiera od niskich obrotów. Piękna sprawa. Dobra, to teraz idziemy sobie na coś trudniejszego. Chodźmy do miasta, gdzie jest dużo różnych takich nierówności, krawężników, na których może nas było obracać. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Samochód ma dość dobre kąty, jeśli chodzi o drift. Ale nie najlepsze. Myślę, że Viperek lepiej sobie radził. Dobra, chodźmy w miasto i zobaczymy, co tam się będzie działo. Ty, ale mamy teraz klimat szybkich i wściekłych, moi drodzy. Zobaczcie, nie? Jest noc, jesteśmy w mieście, nawet takie meksykańskie klimaty, chociaż w tych pierwszych szybkich i wściekłych to bardziej mieliśmy takie amerykańskie klimaty. Potem takie Meksikana, familia i tak dalej, no nie? Potem zrobił się z tego taki, potem zrobiła się z tych filmów taka seria filmów akcji, takie coś a la James Bond, no nie?
Teraz to tam z takich wyścigów to niewiele jest. Jakieś tam samochody się pojawiają, ale come on, no. W Jamesie Bondzie też zawsze się pojawiały jakieś samochody, prawda? A zwłaszcza Astony Martiny czy jakieś BMW, nie? Szybkich i wściekłych może tych samochodów jest więcej, ale no generalnie to już nie jest to, co kiedyś było, prawda? Z tym Brianem, jakby właśnie części. Nawrotka. Tu jeszcze musimy nawrócić sobie, bo tu jest jeszcze takie fajne miejsce do zrobienia driftcika. Okej, to było słabe, przyznaję. Ała, ale sobie strzeliłem w palec kierownicą. I nawrotka. No, niezbyt. Tutaj źle wyczułem zakręt, zdecydowanie. Ale co, chodźmy sobie trochę po mieście polatać. Nie wiem, czy to jest dobra droga na miasto, chyba tak. Okej, dobra, tutaj jeszcze sobie polecimy. Właściwie lecimy na razie po obrzeżach miasta. W samym mieście jest najtrudniej. Zobaczcie, tutaj jest nierówność, tutaj zaraz zakręt jakiś się taki hardkorowy pojawia, no nie? Tu jest naprawdę ciężko w tym mieście, trzeba uważać. Tu jeszcze mamy tak, pobocze to jest taki trochę piasek, łatwo może nas wysprzęglić, ale my sobie poradzimy. Pyk. Zobacz. Nie dałem rady obrócić, chciałem tak fajnie ominąć tego garbacza cholernego. Co ten tu blokadę robi? Jakimś Mustangiem mi blokadę zrobił. To chyba był Dominic Toretto. Chyba tak, ale czekaj, Dominic Toretto nigdy nie jeździł przecież Mustangami, no ja. Ja mam do was takie pytanie, gdzie... Ja chcę obejrzeć teraz serię Szybkich i Wściekłych. Wszystkie części. Jedna po drugiej, ej. Nawet, ej, słuchajcie, w jednym filmie Szybkich i Wściekłych jest mój Chrysler Crossfire. Co prawda w wersji cabrio, ale jest. No. I ja sobie muszę obejrzeć wszystkie części, nagrzałem się, zobaczyłem tą pół ciężarówkę i sam się dowiem, w której części ta ciężarówka się pojawiła. Pół ciężarówka właściwie mówiąc. Dokładnie. Dobra, nawrotka. Za pierwszym razem, what? Co jest? Ej, ale gładko się tym samochodem driftuje, kurde. Tak wszystko wchodzi elegancko. Jakim cudem? Zobacz, ziomek, ty. What? Jest niemożliwe, ej. Ja dopiero co zrobiłem ten samochód. Nie ćwiczyłem na nim nic. Jak chcecie mieć tunik do tego samochodu, bo to jest dobry tunik na kierownicę teraz. Jak chcecie mieć tunik do tego samochodu... Kurde, Dominic Toretto mnie goni. Chcecie mieć tunik do tego samochodu? Napiszcie w komentarzach. Ja parę dni po publikacji tego filmu wrzucę wam kod. Jak jeszcze dopracuję trochę ten tunik driftowy, wrzucę wam kod tuningu tego samochodu. Ale zastrzeżenie małe. Ten samochód jest dostępny tylko w Carpassie, który trzeba sobie dokupić, więc to nie jest tak, że ten samochód jest za darmo, tak jak ja sobie go tutaj odebrałem. Trzeba za normalne polskie złotówki ten pakiet odebrać. Ja nie wiem, ile ten pakiet kosztuje. Nie wiem, ile kilogramów puszek byście musieli nazbierać, żeby sobie go kupić, no. Ja nie musiałem zbierać puszek, ale sobie uzbierałem suby. Dostałem kod na wersję premium Fordzy i mogę sobie grać. Co wy na to? Ty, ej, samochód jest kosmiczny, jest fantastyczny do driftu. Patrz.
Ej, nie mogę przestać nim driftować, to jest piękne! Czekajcie, ja mam maksymalnie oddaloną kamerę? No, nie wiem. O, teraz mam maksymalnie oddaloną, okej, spróbujmy. Chyba zbycie ruchu w tej grze, nie? Rozwala czachę. Dobra, chodźmy sobie tutaj, tutaj są takie ciaśniejsze zakręciki. Cały czas na tej trójce. Ale mam wrażenie, że samochód zaraz się zatrzyma, bo na takich niskich obrotach jest. O, o, o! Dobra, zahaczyłem trochę tą wysepkę. I widzicie, tutaj jak się wjedzie na krawężnik, to samochód od razu wam spinuje. Od razu. Dobra, ale przynajmniej Dominika Toretto zgubiłem. Już mnie nie ściga. Także mogę sobie spokojnie kontynuować driftowanie po Mexico City. Wiecie, to nie jest Mexico City, ale wiecie, miasto w Meksyku, no. Mexico City to jest prawdziwe miasto, jest miasto Mexico City. Tak się nazywa, Mexico City. Poszukajcie sobie, ponoć bardzo fajne miasto. Chciałbym kiedyś zwiedzić Meksyk, wiecie? Może Dominika Toretto spotkam, tak jak tutaj teraz podczas driftowania. Ale by była beka, jakbym spotkał Dominika Toretto. Pyk. Ole to lata. Ej, musicie sobie przetestować, ten samochód jest mega śmieszny do driftu. Dajcie znać w komentarzach, do czego byście jeszcze go zrobili. Czy na jakieś offroady, czy na jakieś takie normalne wyścigi. Ej, wydaje się mały ten samochód, nie? Może byłby dobry na jakieś tam właśnie takie wyścigi, chociaż kurczę masywny z drugiej strony, lekka dupa. Ja nie wiem, czy na wyścigi by sobie poradził. No i przypominam, napęd na tył jednak, nie? Więc a wyścigi to tak może być ciężko. Znaczy napęd na tył jest spoko, ale tutaj mamy ten tył bardzo lekki, więc on chyba niezbyt będzie się nadawał do robienia wyścigów, czy to offroadowych, czy to w ogóle takich szosowych. Ale ciekawe auto, nie? Ponoć był to najmocniejszy na świecie pick-up właśnie w tych latach początkowych 2000. Co wy na to? Najmocniejszy na świecie pick-up. A teraz się już czasy zmieniły, teraz mamy, kurde, już takie bestie, że to jest szok, no nie? Elektryczne jeszcze pick-upy nowe, to są dopiero koksy. To jest zupełnie inna liga, jeśli chodzi o moce, jeśli chodzi o przyspieszenia i tak dalej, nie? No ale kiedyś tak. Ale to, ej, mega przyjemnie. Mega przyjemnie, mam wrażenie, że mam bardzo dużo czasu na kontrolowanie tego samochodu. Wow, jestem mega w szoku, jak ten samochód śmiga. Koniecznie go sobie przetestujcie, jak macie Carpassa. Jeśli nie macie, to też przetestujcie. Trzymajcie się, na razie, cześć.